Siemanko, dla na zajawie.pl, Lukasyno. Olsen. Panowie, portal na zajawie.pl. Jakie wasze zajawy oprócz tej stricte muzycznej? Drążki, sport, praca, rodzina. Powiem ci, że do zimowych to mam trochę dystansu, bo ostatnio jak na nartach jeździłem, to trochę się połamałem, mam tylko płyteczkę tu wstawioną. Nie. Wiesz co ci powiem, że bardzo lubię narty biegowe. O, ta, sport zawsze do kogoś musisz mieć na niego. Znaczy, można też i solowo, nie? Ale. Posłyszysz jakiś duszan. Ale moja małżonka bardzo sobie dobrze radzi, także tak. Także narty biegowe jak najbardziej, drążki, street workout, kalistenika. A nie a właśnie takie życiowe, jak zapytałeś na początku? No co, praca, rodzina. Tak jak każdego normalnego człowieka, nie? W tym wieku. Tak. No w tym wieku, no każdy normalny człowiek, no to raczej swoje jakieś tam pasje, no to gdzieś już odstawił na bok, gdzieś, gdzie niektóre tylko zostały, tak, ja też jakieś tam pasje miałem, motocykle i inne rzeczy, a bardziej została rodzina, tak, i tym się człowiek zajmuje, gdzie wolny czas zostaje. No, ale jest to tak, bo odwołaliście się do wieku, czy to po prostu dalej? To znaczy, powiem, że tak, tyle czasu, ile ja poświęcam muzyce, żebym ja to poświęcał wszystkim innym rzeczom, do które potrafię czy coś, to bym był bardzo zamożnym człowiekiem. A niestety, no jest jak jest, kocham muzykę, nie mogę, nie potrafię bez niej żyć, poświęcam jej bardzo dużo czasu i uważam, że to jest moja największa pasja. Eksperymenty, poszukiwanie nowych dźwięków, nowe znajomości, nowe kooperacje muzyczne jakieś i kolejne produkcje. Straszna w takim razie jakieś. Nie mogę, bo to jest tak, że jak coś, wiesz... Powiesz, to już się deklaruje. Tak, plany, ale nie, to nawet nie chodzi o to, że nie można planów zdradzać, bo zaraz ktoś to zrobi, nie? Tak było w mojej produkcji przykładowo, gdy zrobiłem Mój Świat i mnie podejrzewali o to, że kopiowałem Donatana, a to nie było tak, ja sobie robiłem swoje, a później nagle się okazało, że Donatan miał podobny pomysł, a niezrealizowane marzenia ktoś realizuje, dlatego na razie nic. Jeszcze Mateo. Tak. A jak sytuację? Się mszczą. Tak. Nie, ale w każdym razie ostatnio poznałem wspaniałego muzyka. Grana. Posiada 20 rodzajów fletów, trąb różnych bałkańskich, kilka rodzajów dud i śpiewa w czterech bałkańskich językach. I możesz to nawinąć razem z nim? Znaczy, zaprosiłem go na swoją płytę następną. Ogólnie będę miał na płycie wielu muzyków. Gdy przykładowo zawiązałem współpracę z kilkoma producentami, ale te bazy, które mamy, jeżeli sam pojawiają się jakieś sample, które mogę zamienić na żywe instrumenty, zapraszamy żywych, tak, bo wiadomo, że żywy instrument daje ci inną przestrzeń, inną energię, dokładnie, także... Pytanie, czy na przykład później, już po wydaniu takiej płyty, myślałbyś nad koncertowaniem z Live Bandem? Oczywiście. Jak najbardziej. I to jest robione w tym kierunku. Tak. Mam dobranych kilku muzyków, z którymi właśnie chcielibyśmy stworzyć taki band koncertowy, prawda? To tak trochę zeszliśmy w tym. No to jeśli tak już zeszliśmy na plany, na to, co będzie dalej, to w takim razie Olsen, co będzie dalej? Co będzie dalej? No przede wszystkim na początku reedycja WMB Dowód Odpowiedzialności, a potem skupiam się. Tak naprawdę to już się skupiłem nad swoją solówką. Jeszcze tak naprawdę nie dopiłem wszystkiego do końca, bo czekam na jakieś tam aranże, na zwrotki gościnne. Moje solo. Tak, jest gotowa już płyta. No czekam na zwrotki gościnne, na aranże, na takie no, rzeczy, które tak naprawdę zajmują najwięcej czasu, tak? Bo napisanie tekstów, gdzieś tam miałem na to kupę czasu przez lata. No i zrobiłem to, tak? Uważam na tyle, na ile mogłem najlepiej, no tak to zrobiłem. No. Ja tą płytę gdzieś tam nagrywam już od 3 lat. W pewnym sensie niektóre kawałki mi się znudziły, w pewnym sensie niektóre sobie odrzucam, nagrywam nowe, ale ja nie mam ciśnienia, żeby to wydawać zaraz czy coś, bo już tyle lat nic nie wydawałem, że nikogo to nie zbawi, wiesz, dokładnie, a tym bardziej, że mam kupę zajęć, które pochłaniają mi i tak cały mój czas, tak, także robię to bardziej z pasji, zajawki, cały czas spokojnie, będzie na wszystko czas i jak będę uważał, że to jest ten moment, to płyta wyjdzie, tak.
reedycja, teraz koncert. Tu możemy to odebrać jako jakąś reaktywację? Na coś czekać? No to fajnie, fajnie, że niektórzy to tak postrzegają. Na razie planujemy swoje projekty, ale to chodzi o to, żeby to wszystko było naturalne. Tak, tak. Nic na siłę i no myślę, że wiesz, no... Ja robię swoją płytę, Olaf robi swoją płytę i to jest na razie nasz główny cel pracy nad naszymi projektami, a tutaj nasze pojawienie się na festiwalu Prosto jest jakby wyrazem szacunku dla wszystkich tych ludzi, którzy byli z nami kiedyś. Pamiętają o nas. Dokładnie i uważam, że WMB jest jakąś taką perełką w całej tej jakby dyskografii polskich płyt hip-hopowych, nieskażoną do tej pory, bo my nigdy nic nie robiliśmy dla pieniędzy, nasze jakby pojednanie tutaj, czy nie jest, nie przyjechaliśmy tutaj, żeby się pokazać, bo robimy drugą płytę czy coś, bo przyjechaliśmy tu za zwroty tak naprawdę, ale to jest po prostu wyrazem szacunku dla naszych słuchaczy, bo no nie graliśmy razem 12 lat i uważam, że zostawiliśmy fajną energię i daliśmy też fajną energię ludziom, co nie? Weźcie smoka. Wpadł do nas fu. Czekaj, czekaj. To się nagrywa, zapraszamy. Siemanero, WMB, zajebisty koncert, fajnie jest. Pogadamy jeszcze sobie później, piąteczka. Ciach. Ciach. Okej, to w takim razie teraz pytanie do Olsana, bo trochę się rozgadaliśmy, ale nawiązując do twojego. Czy nie, siedź, no pewnie. Aha, bo tam Ambrozja. Ciach, na chwilę się Olsen. Nawiązując do tego, co... Nawiązując do tego, o czym mówił Łukasz, czy właśnie sukcesem WMB nie jest to, że to była jedna płyta? A ciężko mi jest to powiedzieć, co było sukcesem tego, tak? I czy to sukces, czy nie sukces, tak? No to ty to tak nazwałeś, tak? Ja powiem. No, to jest, powiem ci... Nie, powiem ci, że ta płyta naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Jak ja sobie dzisiaj z rana słuchałem niektórych kawałków bitowo, dokładnie. To jest taki poziom brzmieniowy, to jest poziom brzmieniowy. Znaczy niektórzy są nie do końca zadowoleni, a ja po wielu latach jestem bardzo zadowolony z tej produkcji i... Czy brzmieniowo, tam było bardzo duże zaangażowanie Waca, prawda? Ja się bardzo dużo uczyłem wtedy, ja praktycznie mieszkałem w tym studiu Prosto, mieliśmy tam swoje łóżka rozkładane, 2-3 tygodnie tam koczowaliśmy, nagrywaliśmy po kilkanaście godzin i bardzo długo pracowaliśmy. Pamiętam, jak nagrałem kawałek Wyjdę naprzeciw, to ja siedziałem do rana na słuchawkach, już słońce i go wałkowałem w kółko, nie? I powiem ci, że Dejo, który był producentem tej płyty, to był mega talent, mega talent. I niektóre bity, które mam jego dotychczas, nie zostały wykorzystane. Jeżeli teraz przykładowo jeden z tych bitów chcę wykorzystać, oczywiście. I to były sample, które gdzieś tam później po latach pojawiły się w polskim hip-hopie, ale to jak myśmy je mamy zaaranżowane, czy bębny jakie są tam zrobione, to uciekał ponad, wiesz, daleko do przodu, co nie? Dobrze, że, bo tam dużo ludzi pisze WMB2 czy coś tam. Ja uważam, że nie wiadomo, żebyśmy byli w stanie powtórzyć to, co wtedy, co nie? Z drugiej strony, nie próbując tego powtórzyć, nie powtórzyć. Aha. To zobaczymy, to pokaże życie. Nikt nie mówi tak, nikt nie mówi nie, wiesz co? Nikt nie mówi tak, nikt nie mówi nie. Ale swoje projekty, na których się skupiamy i czas pokaże, co będzie dalej, tak? Gdzieś tam mamy w planach, jakieś dostaliśmy propozycje trasy w Stanach. Czemu nie? Też zobaczymy, tak, no co z tego wyjdzie. Ja mogę tylko tyle od siebie powiedzieć, że bardzo fajnie mi się dziś z Łukaszem grał. Jakiś tam sentyment zajebisty naprawdę po latach. A jak energia od ludzi tutaj na 15 urodzinach Prosto? Ty, ja tu nie patrzyłem na żadną energię od ludzi, powiem ci. Ja tutaj... Ty się sam czułeś na scenie, że jest świetnie. Mieliśmy się na scenie, światła są takie, dokładnie, że się wiesz. No, o co innego chodziło. Ale fajnie, fajnie. Widać było, że są pozytywne reakcje, co nie? Dużo ludzi nawijało teksty, wiesz. Dużo hip-hop się ludzi, też zmienił, co nie? Bardzo. Kiedyś było... Przez 12 lat. Tak, bardzo. Ale mimo to materiał jest bardzo stary i fajne jest to, że widać, że ludzie nawijają te zwrotki, teksty, co nie? Wszystkie zwrotki, młodzi ludzie stali nawijają. Ja też mam tak czasem, że jak widzę, że są starsi ludzie na koncercie, czy coś, to robię taką, wiesz, mówię, sprawdzam i puszczam beat z WMB, nie, i nawijamy i widzę, kto pamięta stare czasy, a kto nie, co nie, i to jest to właśnie, nie. A co do twojej solowej
działalności, co do tej płyty z zeszłego roku, co do Bardu. Wiesz co, ten Bard u mnie, to się tak zaznaczył, to był 25 lipca, nic nie wychodziło w wakacje. I okej, okay, Lukasyno, Bard. Czy ty chciałeś skontrastować właśnie tą płytę z tym klimatem sielanki wakacyjnej? Znaczy, powiem ci tak, że wakacje są fajnym czasem. Ja uważam, że ta płyta ma w sobie dużo takiej magicznej energii trochę, nie? I ja ogólnie wakacje jeszcze... Co można myśleć, mówiąc magicznej energii? No magicznej takiej duchowej trochę, co nie? I przykładowo mi się wakacje z młodości zawsze kojarzą z fajnym czasem. I przykładowo mam kilka utworów takich, czy z białym śpiewem, czy wolnych, za które tam odpowiada Ajon, co nie? One są takie, w ogóle jakby nie są bangerami, co nie? Ale są bardziej utworami przemyśleniowymi. I to jest taki czas właśnie, do którego będzie się wracało. I jeżeli ktoś ma fajne przeżycie, jakieś sobie leży na pomoście, słucha na słuchawkach, patrzy w gwiazdy i słucha utworu Domy jest tam, gdzie sny, co nie? Blask księżyca czy gwiazd odbija się w jeziorze, co nie? To później jakieś tam podwójne emocje wywołuje. I z drugiej strony nie chciałem czekać do września, bo wrzesień jest lepszy handlowo, nie chciałem czekać do grudnia, bo w grudniu by wychodziło 20 płyt, trudniej jest wbić się na Olist czy coś, a dwa, ja jak robię płytę, chcę ją jak najwcześniej wydać i już myślę o następnej, co nie? To nie jest tak, że myślę tam, że o, to się lepiej sprzeda, czy coś robię, wydaję i nie patrzę, czy to są wakacje, czy coś. No ostatnio tak się składa, że dużo właśnie, czy poprzednia wytwórnia Proper Records, z której wydaliśmy płytę tylko do prawdziwych, też wychodziła na wakacje, czy coś. To nie ma znaczenia, czy ja wydam na wakacje, czy coś. Ja uważam, że jeżeli mam dobre single, jeżeli mam dobrą płytę, mam też bazę ludzi, która mnie słucha i sięga w ciemno po moją płytę, to nieważne, czy ją wydam w wakacje, czy wydam ją w grudniu, czy we wrześniu, to ona i tak się sprzeda. Ci, którzy czekają i tak mają, którzy mają kupić, to i tak to kupią, tak? Nie, oczywiście, tylko wiesz, ja nie pytałem właśnie pod względem marketingowym na to, dlaczego to były wakacje, tylko pod tym względem, czy chciałeś skontrastować mroczność tej płyty, bo dla mnie ona jest mroczna, z właśnie taką sielanką wakacyjną, ale już odpowiedź na to pytanie mam także jest załatwione. I ostatnie pytanie, jeśli chodzi o solową działalność, jest takie, zastanawiam się, bo rozmawialiśmy na temat klimatu w studiu przed chwilą, jak opowiadałeś, że było siedzenie całymi nocami, wałkowanie przez 10 godzin tego numeru, spanie tam, a jaki klimat panuje w studiu, kiedy nagrywa się taki materiał jak twój? Powiem ci, że... Przede wszystkim nagrywałeś go w Białymstoku, tak? Tak, dwa, nagrywam go z bardzo... Ostatnią płytę nagrałem z bardzo dobrym realizatorem, z moim serdecznym kolegą Markiem Kubikiem, którego pozdrawiam. Tak, jest bardzo dobrym multiinstrumentalistą. Ostatnio robił muzykę do takiego filmu Cząstka Podlasia, film dokumentalny, który wszystkim polecam. Premiera będzie teraz w Heliosie, w kinie Konesera w całym kraju. I... W Białymstoku był i nabite sale, wiesz, wiele premier było, ale to wracając do tematu, dogrywamy na żywo instrumenty, prawda? Mówię, Marek potrzebuje to i to, Marek gra na klawiszach, dogrywamy pianina, ciary, zapraszamy muzyków, akordeon, skrzypce, czy jakieś tam inne instrumenty, co nie? I to jest ta energia, że dla mnie studio jest moją świątynią jakby, co nie? I ja uwielbiam pracę w studiu, wychodzą zupełnie inne rzeczy niż planowaliśmy, ale... To jest piękne. Tak, tak. Jest też Ajon, jest mój brat DJ Kliso, który zawsze mnie wspiera, mówi: Łukasz, to bym zrobił inaczej, to bym zrobił tak, co nie, przychodzi, sprawdza, daje... Czyli ta mroczność materiału nie przekłada się na atmosferę wśród ale was. Ale to ja nie wiem, dlaczego ty mówisz, że to jest mroczny materiał. Znaczy... Ale to nie jest mroczny materiał. Naprawdę, jeszcze wtedy, w te wakacje, to było mocnym przekazem, silną treścią i właśnie mrocznej. Może, kurczę, może... Nie, ale przykładowo, ale intro przykładowo, czy tam niektóre utwory, no są takie, no to też jest mój styl trochę, co nie? Ja nie chcę robić tego, co wszyscy, nie chcę iść tymi ścieżkami, ja mam zasadę taką, jeżeli ktoś coś wymyśla, idzie już tędy, spierdalamy. Idziemy zupełnie inną ścieżką, coś jest fajne, nie, my musimy zrobić to inaczej, nie? Chcę przecierać szlaki, chcę chodzić zupełnie, chcę się wyróżniać, chcę robić zupełnie inne rzeczy, chcę być inny, co nie? I też nie lubię się powtarzać, nie chcę chodzić utartymi ścieżkami. W polskim hip-hopie to jest bardzo takie... Ktoś robi coś, to się sprzedało, dawaj, robimy to, nie? Tędy, nie? Ja staram się jakby chodzić swoimi ścieżkami, nie wiem.
No staram się nie ulegać modzie, chociaż poddaję się też tym trendom, jakby wiesz, czy trapy, czy coś, też to lubię, my też potrzebujemy jakby się sprawdzać, wiesz, wielu artystom się zarzuca, o, ktoś tam na trapach to już nie jest to samo, bo jest klasyczny, ale hip-hop się zmienia, my też potrzebujemy jakby nowych bodźców, też chcemy jakby się sprawdzać na innych płaszczyznach i też chcemy robić nowe rzeczy, prawda, i z tego też wynika to, że jakby z płyty na płytę jakby to się zmienia, nie będziemy klepać w kółko tego samego, co nie? Olsen, właśnie w tym momencie mówiłeś na temat tej techniki w tym nawijaniu. Ty łapiesz się na tym sam nagrywając i to już tyle lat, że widzisz w sobie zmianę tej techniki z tym, jak zmienia się muzyka, z tym, jak zmienia się rynek, etc. Ostatnio mi wysłał na swoją płytę, to tam nawet przyspiesza, nie? To może hashtagów. Ale co, jak co, hashtagów nie słyszałem, a chociaż chyba były. Ale wiesz co, słyszałem, dzisiaj sobie słuchałem, jak jechaliśmy, co cię nie zabije, taki utwór z naszej płyty. Kurde, jakie w drugiej zwrotce Olaf tam ma dokładne rymy, podwójne, potrójne, to naprawdę wielu by mogło, no, dziękuję. Tak sobie myślę, że wiesz, nie, trochę wyprzedziliśmy to wszystko. No pewnie, że tak. Słuchaj, ja tam, tak jak Łukasz powiedział, no nie podążam za niczym. Nie wiem, czasem mam sobie, nie wiem, posłucham sobie, czasem gdzieś tam więcej ja francuskiego słucham. Ja powiem szczerze, że masz zaległości, a stać się na dużo więcej, nie, i wiem, że... Więcej czasu. No ale gdzie ten czas, powiedz mi? Kurde, wiesz, co chodzi. Ja nie mam aż tyle czasu, żeby poświęcić go tyle muzyce. Chociaż staram się na tyle, co mogę, no to naprawdę poświęcić, ile mogę, tak? A... O, ciężkie pytanie, no. No nie podążam za tym. Nie, gdzieś jak więcej bardzo słucham francuskiego chwilowo. Tak, to więcej francuskiego to mi się robić lingwistyki, pewnie. Podwójne, to nie o to chodzi. Czy coś tam, wiesz. Dla mnie ważny jest temat, esencja tego, co ja chcę przekazać, nie? I tyle, a nie, że tam mamy ma być tak, klimat, czy tak. Mamy wypracowane style od wielu lat. Tak. I zaraz idziemy, Maciuś. No i... I tak to wygląda, no. Tak jak Łukasz powiedział, mam zaległości, postaram się je nadrobić, postaram się gdzieś tam na płycie swojej pokazać, co mi przez tyle lat leżało na sercu i co ja tam gdzieś sobie zmieniłem, bo to, że nie nagrywałem przez tak długi czas, to nie znaczy, że ja nie pisałem, tak? Bo pisałem naprawdę bardzo dużo i tego się nie da uciec od tego, tak? Bo gdzieś jak jest to w twojej duszy, to jest pewien sposób oczyszczenia się, tak? Pisanie. I tylko tyle, to dla mnie tylko to znaczyło, to jest, dla mnie to jest oczyszczenie. I gdzieś tam być może jakieś stare teksty zostały zarapowane, być może coś tam. Tyle, stare teksty, tak? To co teraz gdzieś tam nowego robię, też jest tam parę niespodzianek fajnych z różnymi tam ludźmi innymi, no i zobaczymy, no, jak to wyjdzie, no. I tak jeszcze, co chciałem tam powiedzieć, tak jak Łukasz powiedział, że jak najszybciej wydać płytę, która jest skończona. Tak, ja też dokładnie tak uważam, że ja się zamuliłem w pewnym momencie, bo powinienem wydać płytę. Ja też mam takie fazy, że wiesz, nagram materiał, on leży rok. Tak, ja dokładnie mam tak, ja już trzeci rok. To jest nieaktualne, wiesz co. Ja trzeci rok. Ja już mam pół płyty następnej napisanej. Ja tamte, to lipa, piszę nowe, nie, bo ja piszę nowe, wiesz, zgodzić, tak. Pisz tak, i myślę, ten będzie lepszy i nie ma co już tam wracać do tego. To, że robimy to, jakby wydajemy to swoim sumptem, co nie? I teraz ja przykładowo przyjmuję taką strategię, robię 2-3 single, mam już płytę prawie napisaną, no. Wybieram utwory, już teraz będę robił do nich klipy, żeby wpuścić je jak najprędzej, a płytę sobie będę nagrywał w międzyczasie, tak, żeby ten materiał się promował, żeby nie to, że ja nagram materiał, dam go do tłoczni, później będę robił klipy, to mi się będzie, a kurwa, tu mi pogoda nie pasuje, tu coś tam, dokładnie, nie? A mam też w planie właśnie teraz zrobić to płytę antybanger, później chcę zrobić zimą, wejść, nagrywać płytę taką niszową, bo w oparciu o wiersze mojego takiego przyjaciela, starszego pana poety, z muzykami też, ale to będzie taki... Nawijał jego wiersze, czy będziesz to interpretował? Właśnie jest jeszcze kwestia. Już jeden utwór zrobiłem, który jest interpretacją, z inspiracjami, różnymi wersami, ale jeszcze musimy to opracować, bo nie wszystkie się da zarapować w dokładny sposób, więc prawdopodobnie będzie trzeba je opracować, a wiadomo, że do tego będzie potrzeba czasu i trochę może się to przesunąć, ale fajny projekt też taki inny się szykuje, tak. Świetnie się z wami, panowie, skacze po tematach, kończmy. No właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Peace.